Takimi małymi, wąskimi uliczkami można dojść do wód zatoki. Mnóstwo z tych restauracyjek jest fantastycznie położona tuż nad samą wodą. No i tutaj jest wejście do tej średniowiecznej twierdzy zbudowanej w XV wieku przez Joannitów, rycerzy krzyżowych z Rodos. I za całe 10 lira, czyli 5 euro, czyli 20 zł, zakupiłem wstęp do Muzeum Archeologii w starożytnym Halikarnasie, dzisiaj w Bodrum. Powtórzę po raz enty. Konstrukcja zamku w Bodrum rozpoczęła się, czy budowa rozpoczęła się w 1406 roku przez rycerzy świętego Jana. Budowę zakończono w 1522 roku, a większość tych kamieni została podebrana z mauzoleum jednego z najwspanialszych zabytków, czy jednego z najwspanialszych budowli starożytnego świata, zaliczonego do tak zwanych siedmiu cudów, mauzoleum króla Mauzoleosa z IV wieku przed naszą erą. No i tymi kamiennymi schodami wtoczę się za chwilę na teren twierdzy świętego Piotra. Stare mury topione są marmurowe reliefy przedstawiające świętych. No problem. No problem. No. Jedno z nielicznych w świecie i jedyne w Turcji Muzeum Archeologii Podwodnej. W okolicach wybrzeża Morza Śródziemnego, przylegającego do Turcji, a gdzie kiedyś była starożytna Grecja, znaleziono i eksplorowano dziesiątki, jak nie setki, starożytnych wraków. Mapa całego basenu Morza Śródziemnego. Miejsce, gdzie jesteśmy. Te amfory pochodzą z Egiptu. Te wspaniałe amfory pochodzą z VI wieku przed naszą erą i wydobyto je na wyspie Chios w okolicach miasta Knidos. A ten jak postawił w pozie godowej swój piękny pióropusz.
Tutaj zilustrowano sposób wyciskania za pomocą kamiennej prasy oliwy z oliwek. Rysunek, a poniżej właśnie taka kamienna prasa do uzyskania tego cudownego wytworu cywilizacji śródziemnomorskiej, jakim jest oliwa z oliwek. A ten paw jeszcze wspaniały, jeszcze wspanialszy ma ten, ale piękność na tle mozaiki starorzymskiej. Pierwszy wiek naszej ery. Posąg gubernatora rzymskiego. Bez głowy. I starożytni potrafili takie przepiękne amforki i naczynia szklane w tamtych czasach wytwarzać. Niebywałe. Ze statków wydobywano również takie piękne kamienie, którymi zdobili starożytni swoje mieszkania. Dalej idziemy trasą zieloną do takiego pięknego ogrodu na terenie twierdzy. Jakież piękne opuncje kwitnące w tej niesamowitej scenerii. To cała kolekcja monet srebrnych, używanych w ateńskim polis w starożytnej Grecji. Takie złote blaszki na szyjniki zakładano na ciała zmarłych kobiet. Cóż, mamy wspaniały widok na zatokę. Ten niesamowity sfinks pochodzi z 350 roku, 355 nawet przed naszą erą. No, widoki z flanki tego zamku krzyżowców są niesamowite. Raz widać, jak oni mogli wszystko świetnie w tej okolicy obserwować. Nic tu się nie przemknęło bez ich wiedzy. Piękny wenecki lew. Spaceruję sobie flankami murów twierdzy Joannitów.
wieży angielskiej z XIV wieku, z 1390 roku. Czyli ona tu stała jeszcze przed zbudowaniem twierdzy. Średniowieczna zbroja, kolczuga ważąca ze 30 kg. A w tej sali wspaniale odtworzono budowę takiego starożytnego statku z pokładem, z lukiem pod pokładem. I tak jak archeolodzy podwodni znaleźli to wszystko przykryte mułem w pobliżu wysp archipelagu Cyklad Morza Egejskiego. Wydobyta z dna morskiego broń, zbudowana z brązu. I biżuteria starożytnych piękności. Są zaiste imponujące. Ostrzegają, że tu można spaść z tych murów, bo nie ma zabezpieczeń. Podróży po tym starożytnym Halikarnasie, a dzisiaj Bodrum, towarzyszy mi ta książka. Jak kiedyś Kapuścińskiemu, Podróże z Herodotem, tak i ja dzisiaj nie omieszkałem zabrać tę niesamowitą księgę historyczną, opowiadającą dzieje starożytnej Grecji, Karii, Licji, Egiptu, Persji, napisaną w V wieku przed naszą erą przez Herodota. No i cóż, wychodzi na to, że tylko dla tego jednego ujęcia wlokłem tą książkę o wadze 1500 gramów, ale wlokłem aż do starożytnego Halikarnasu, miejsca, gdzie stało mauzoleum, jeden z 7 cudów starożytnego świata, oraz miejsca, gdzie urodził się Herodot, którym jestem od lat niezmiennie zafascynowany i zaczytuję się w tej książce już wielokrotnie. I pomyśleć, że w czasach komuny, mrocznej komuny, w latach 50., 60., 70., a nawet 80., dzieje Herodota były pozycją na indeksie, zakazaną. Nie wolno jej było drukować. Rodzaj małego Odeonu w pobliżu wieży germańskiej. Być może rycerze na tej scenie odczytywali
jakieś dzieła starożytnych mistrzów, albo czytali po prostu Ewangelię. Co rusz natykamy się na starożytne kamienie z reliefami. Rycerze Joanici opuścili twierdzę w XVI wieku pod naporem tureckiego żywiołu. W jednej z wież twierdzy nazwanej wężową Snake urządzono piękną kolekcję wydobytych spod wody greckich amfor. I cóż, powoli kończę obchód po tym wspaniałym zabytku. Turcja jest naprawdę krajem przebogatym w starożytności. Jest tu tyle niesamowitych stanowisk archeologicznych, tyle pięknych rzeczy, że żaden kraj, nawet starożytna Grecja, nie może się Turcji równać, choć tak naprawdę była to starożytna Grecja. Rzecz jasna, kiedyś, przed laty, począwszy od XII wieku przed naszą erą, gdzie pojawili się tutaj Dorowie, Jonowie, potem Achajowie i inne ludy greckie. W czasach Herodota Halikarnas Kwidł był. Mieszkali tutaj filozofowie. Dramaturdzy. Artyści. Rzeźbiarze. Kwiat całego greckiego świata. Idę czerwoną trasą, taką nieco dłuższą i trudniejszą. Zbliża się godzina 19. No i cholera, chyba muszę się pośpieszyć, bo mi ucieknie ostatni dolmusz do naszego hotelu. I dopiero będą wtedy jaja. Ale piękne kwiatuszki. Po prostu cuda. Pełno pawi tutaj w ogrodach, a w mury wtopiony jest przepiękny gołębnik. Ostało się tylko kolano. Jeszcze przed wyjściem kilka ujęć to maski teatralne. W czasach otomańskich w twierdzy oczywiście im urzędowali Turcy. Nawet były tutaj szpitale w tych wieżach, które żeśmy niedawno oglądali, w wieży wężowej i w germańskiej był szpital. Piękne drzewo i oryginalna kula używana w średniowieczu do atakowania murów obronnych miast. To oczywiście jest minaret dobudowany
do oryginalnej kaplicy rycerzy krzyżowych, która znajdowała się w tym budynku. A w kaplicy jest rekonstrukcja łodzi, okrętu z czasów średniowiecznych. Tak wyglądały ładownie przewożące wino. A może to i z czasów starożytnych, chociaż wtedy chyba nie budowano takich okrętów. No i dobrze mówiłem, bo tu jest napis, że to rzymska łódź z VII wieku naszej ery, czyli z czasów cesarstwa bizantyjskiego. To drzewo nazywa się morus. Zostało przywiezione tutaj z Chin. Aż mi się nie chce stąd wychodzić. Jest tu tyle fajnych rzeczy. Nawet ten morus. Muszę sprawdzić, co to za botaniczne cudo. No i cóż, idąc tą starodawną, starożytną posadzką, zbliżam się do tych drzwi, które już są wynalazkiem współczesności i którymi opuszczę to muzeum. Aż tak wydarzać swojego głosu, natomiast przez te głośniki roznosi się melodia. Drodzy Państwo, czyli obmycia ciała. I nie są to tylko dłonie, natomiast za skroniami główne potylica, również kark, cała twarz, prawa ręka do łokcia, prawa dłoń, lewa ręka do łokcia, lewa dłoń, prawa noga do łokcia. Materiał. I ostatnim, moi drodzy, finałem islamu jest post Ramadan, po turecku Ramadan, zmiana tylko jednej litery. Jest to post 30-dniowy, który zakazuje, nie pozwala pić, jeść, korzystać z przyjemności życiowych od wschodu do zachodu słońca. Jak wiadomo, widzieliśmy Dzień Kobiet. I również podróżując bądź jeżdżąc po Turcji, nawet tam w naszych bliskich okolicach, możecie Państwo spotkać się z różnego rodzaju flagami z napisem... To jest CHP? CHP bądź takie trzy księżyce. Moi drodzy, są to symbole partii tutaj w Turcji, gdyż zbliżają się wybory. Jaja, tak jak wspominałam, są składane raz na 2-3 lata, od maja do października i ostatnie 2 miesiące są... Ostatnie 2 miesiące. Niedaleko, moi drodzy, w miejscowości Iliczy znajdują się owe źródła, do których dzisiaj również dopłyniemy. I tam pierwsze z nich są to wody siarczane. Jest to teren bardzo słynny. Również tutaj Stinki i Dustin Hoffman przybyli, by spróbować i zaznać cudownych, uzdrawiających kąpieli. Tak jak wspominałam, wody siarczane, ciepłe, także dla osób, które mają problemy z sercem, są raczej niewskazane. Natomiast jeżeli reumatycy bądź osoby, które mają różne choroby ginekologiczne czy ze skórą, jak najbardziej mogą z takiej wody korzystać. Pamiętajcie Państwo,
Italia. No i po kilku godzinach jazdy dotarliśmy do tej małej, uroczo położonej wioski Dalian. Zaraz zabukujemy się na łódeczki i popłyniemy tą przepiękną, przepięknie położoną wśród zielonych wzgórz rzeką. Już z dala widzę te wspaniałe wikińskie grobowce. Oczywiście tradycyjnie, jak w każdej wiosce i miasteczku tureckim, pomnik ojca Turcji, Atatürk'a. Pies jest zwierzęciem mało szanowanym w islamie, ponieważ uchlał kiedyś proroka. Takie kochane, fajne, milutkie, no to stanowią taką zabawkę dla młodych, a potem jak dorastają, no to niestety, ale... Wyrzucane są. I tu jest mapa sytuacyjna miejsca, wokół którego będziemy podróżować. I za chwilę rozpoczynamy tę piękną podróż, o której marzyłem przez lata, właśnie po rzece Dalian, żeby zobaczyć te słynne likijskie grobowce wykute w skale. Wlazłem na dach tej łódeczki i filmuję z dachu. Cudo. Igunia na przodzie. Igunia, pokiwaj no tam trochę do kamery, żeby był dowód, że byłaś. Wspaniale. Grobowce pochodzące z IV wieku. Kiedyś zamieszkiwali tutaj Likijczycy. Zbudowali miasto Kaunos, które po czasach Aleksandra Macedońskiego powoli zostało opuszczane z powodu niekorzystnego klimatu. Po prostu już Herodot pisał w swoich dziejach, że ludzie tu mieszkający mają żółty kolor, żółty odcień skóry, nie dlatego, że byli Chińczykami, tylko dlatego, że były to tereny malaryczne i prawdopodobnie z powodu uszkodzenia przez tą chorobę wątroby ludność powoli wymierała i zaczęli opuszczać te tereny. Piękne fontany tych grobowców. Jak wszystkie grobowce zresztą, były one rabowane sukcesywnie przez wieki.
Ten największy, miał być największy, miał być... Śmiałków można tutaj, ale bardzo rzadko. Rzeka Dalyang, długości kilkunastu kilometrów, prowadzi wody z śródlądowego jeziora Khojdzeis i wpada do Morza Śródziemnego na plaży Istuzu, słynnej plaży Istuzu z żółwiami Kareta Kareta. Rzeka tutaj zakręca, a z tej strony fajnie to wygląda, jakby płynęła po morzu traw ta łódź. Po prostu bajecznie. Odpływamy do stanowiska rybaków. Oni tutaj mają zagrodzone pola, gdzie dokarmiają rybki żyjące w tej rzece. No i właśnie podnieśli siatkę, przez którą udało nam się przepłynąć. I rybki nie uciekną. Piękna, bezkresna nizina aż do grubna. To trawy i trzcina chyba. Jest po prostu tak cudownie, taka pogoda, jak na zamówienie, a miało podobno lać, że ja odchodzę od zmysłów. Głupieje po prostu, głupieje w takich miejscach. Miejsce to w Turcji zwane jest turecką Amazonką. No nie ta skala pewnie, ale coś źdźbło przysłowiowe prawdy w tym określeniu jakowoż się znajduje.